Cześć, siema! Z tej strony Mateusz, a to kolejny film na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy w London 2012, już dzień czwarty naszej rywalizacji. Niestety w poprzednim odcinku nie udało nam się zdobyć medalu, jednak dzisiaj bym bardzo, bardzo chciał zgarnąć dwa medale, żeby wyprzedzić Wielką Brytanię w klasyfikacji generalnej. Więc oczywiście kontynuujemy, wybieramy. A jeszcze zobaczmy sobie tą klasyfikację generalną, przypomnijmy sobie to, mamy 3 medale w tej chwili na swoim koncie i 6 punktów. Może być o wiele lepiej, bo w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem też w poprzednim, wybierzemy sobie rzut oszczepem oraz pływanie na 100 metrów motylkiem, co będzie, myślę, dla mnie ciężkie, ale jestem w stanie w tym zdobyć medal, bo pływanie nie jest też jakieś ekstra trudne, jest do opanowania. No i zaczynamy. Kwalifikacje rzutu oszczepem. Nie wiem, kto to był, ale teraz trzeba ładnie wyczuć to. Nie zabrałem tutorialu i nie wiem, jak to się robi. Aha, 35 to jest dobre. No to już mamy rzut tak naprawdę, który daje nam kwalifikacje. Szybko zaczęliśmy. Łukasz Piotrowski. Szybko zaczęliśmy, ale i trzeba ładnie. Ojeju, trochę źle zacząłem. Za szybko. Power lock. 43, no to zdecydowanie za szybko i to leci za wysoko. Nawet nie osiągamy 80 w tym rzucie. Ale nad Brytyjczykiem mamy przewagę. Dzisiaj myślę, że będzie medal na spokojnie. I teraz 38 i to jest chyba dalszy rzut niż ten pierwszy. Tak, to jest o wiele dalszy rzut, ponad 90 metrów. Może uda nam się rekord świata pobić. Może nam się uda. Wszystko możliwe. Mam też złoty oszczep, bo bardzo dobrze mi szło i dostałem taki złoty. Miałem też złoty dysk, ale w dysku to mi dobrze nie poszło. 39, no chyba za późno się jakby wybijam. Za późno startuję tym oszczepem. Mam jeszcze dwie próby na pobicie spokojne 90. Aż teraz będzie dobry speedlock, jest bardzo dobry i teraz 41, no za szybko klikam, to muszę opanować jeszcze. To było słabe, ale za wysoko ten rzut oszczep poleciał. No i ostatni rzut, Łukasz Piotrowski. Mamy awans na pewno. 38, to będzie może najdalszy rzut, a może drugi najdalszy, no jednak drugi najdalszy. 91, 25 i wygrywamy te kwalifikacje przed Brytyjczykiem, spora przewaga. A teraz czas na pływanie i tu w pływaniu liczę na to, że może nam się udać. Jakub Majerski nasz. Set. Nie, dlaczego felstartnąłem? Co się tutaj wydarzyło? Bardzo, bardzo źle. Nie jest dobrze, widzowie. Parę startnąłem. Ale teraz był bardzo dobry start. Nie zabrałem tutorialu. Ale idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Jak widzicie, no sorry za to, że słyszycie moje gałki, jak przestawiam sobie w padzie. Ale no po prostu mam blisko mikrofon i tak słychać. Najpewniej słychać, mam nadzieję, że nie. Bo może nie słychać. Drugie miejsce, bo na końcu zepsułem. Więc drugie. Lepszy był ode mnie Włoch tylko. No są nadzieje. Ale to jest trudne pływanie tym motylkiem, czy jak to można nazywać. A więc czas na pierwszy w dzisiejszym odcinku finał. Finał rzutu oszczepem. Czas na kolejny medal, bo w poprzednim odcinku, w którym nam nie poszło, teraz zdecydowanie czas na medal. Łukasz Piotrowski. Załatwmy to w pierwszym rzucie. 38 i ja nie wiem, czy to nie jest koniec. Nie, to nie jest koniec najpewniej. Mogą jeszcze nas dorzucić. 92. To jest już na pewno dalsza odległość niż w kwalifikacjach. Ale ten Chińczyk bardzo groźny.
87 w pierwszym rzucie Chińczyka. Za szybko klikam ten drugi raz. I za wysoko ten rzut, za wysoko ten oszczep leci. 88 i Chińczyk się do nas chyba nie zbliżył. Ja się nie spalę, a nie spaliłem, to będzie najdalszy rzut i może rekord świata. Nie. 97-58. Jestem w stanie rzucić dalej. Rekord świata jest mój. Mamy złoty medal. To już mogę powiedzieć, bo Chińczyk raczej dalej nie rzuci. 37, ale nie wiem, czy nie spalę. Nie spaliłem, ale niestety to 37. Troszeczkę bliżej. 96-38. Ostatnie dwie próby. Chińczyk no nie zbliża się do nas. Nie potrafi dalej rzucić. Coraz gorzej mu idzie. A my? My rzucamy coraz lepiej. Coraz bliżej. Spaliłem niestety teraz. Nie spaliłem chyba. Rekord świata. Jak nie spaliłem? Nie spaliłem! Rekord świata! 96-68. Rekord świata 99-68. Pobijamy rekord świata, mój rekord świata. Nie ma nadal 100 metrów. Mamy rekord świata i czy będzie 100 metrów? Spaliłem, niestety, a to był bardzo dobry rzut. No, niestety blisko, ale jednak wysunięte nogi. Spalony ostatni rzut, ale tak, jestem na pierwszym miejscu z rekordem świata. Bardzo dobry występ. Łukasz Piotrowski się cieszy razem z kibicami. A my przechodzimy już do następnej konkurencji. Tak, to jest jego najlepszy rzut. Pierwsze miejsce Chińczyk. Pierwszy jego rzut najlepszy, drugi, trzeci Norweg. No i teraz czas na kolejną konkurencję. Łukasz Piotrowski. A więc finał pływania mężczyzn na 100 metrów. Jakub Majerski. Ale start! Wystartował znakomicie Jakub Majerski. Mylę się już co do tych imion, bo pomyliłem się z Łukaszem Piotrowskim, którym przed chwilą rzucałem. Ale teraz Jakub Majerski. Na razie bardzo dobrze Jakub, ale nie, jednak niedobrze. Bardzo źle! Teraz nie wychodzi! Czwarte miejsce, będę musiał gonić. Chyba bez medalu. Mamy czwarte miejsce, nie mamy medalu. Ależ zepsułem na końcu. Szkoda, że to nie jest, że to nie są dwa medale. Ależ błąd. Jakub Majerski, ależ popełniłem błąd. No wszystko było dobrze. Ale też nie do końca ten styl też rozumiem czasami. Bo tutaj nagle straciłem tą przewagę. I próbowałem. Ale tutaj zobaczcie mój błąd. Bardzo błąd duży. Nie byłem już w stanie dogonić trzeciego miejsca, no i nie mamy medalu kolejnego, ale wychodzimy na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Mamy 9 punktów i jesteśmy przed Wielką Brytanią z 2 złotymi medalami, 2 srebrnymi, nie, 1 srebrnym, ale 1 brązowym i to jest nasza przewaga nad Wielką Brytanią. A więc dzisiaj tylko złoty medal, ale kolejny finał jest, więc bardzo, bardzo pozytywnie. No i to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście przypominam o tej łapce w górę i subiku na moim kanale. Do następnego i cześć!